Witam, z tej strony Suert. Zapraszam na film, w którym zebrałem dla Was najciekawsze newsy mijającego tygodnia. Tygodnia, w którym działo się naprawdę sporo. Za nami mijający powoli Festival Next na platformie Steam. Dzięki niemu mieliśmy okazję przetestować wersje demonstracyjne bardzo wielu tytułów. Część z nich już możecie oglądać u mnie na kanale w formie 20-30-minutowych pokazówek. Sporo namieszania narobił też zespół CD Projekt, a to za sprawą zupełnie nowej strategii. Przyjrzymy się temu tematowi w dalszej części materiału. Zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem, dzięki czemu będziecie zawsze na bieżąco. Jest też możliwość finansowego wsparcia kanału, dzięki czemu można uzyskać dostęp do niewielkich bonusów. A teraz podsumowanie tygodnia. Disco Elysium to z całą pewnością jedna z ciekawszych pozycji ostatnich lat. Świetna fabuła, okraszona wspaniałymi dialogami, do tego nietuzinkowa oprawa graficzna. To wszystko sprawiło, że grę pokochały miliony ludzi na całym świecie. Niestety sukces przyczynił się też do różnicy zdań w firmie ZUAM, odpowiedzialnej za produkcję tego tytułu. Jak twierdzi Martin Luiga, jeden ze współzałożycieli, do opuszczenia zespołu zostali zmuszeni najważniejsi deweloperzy odpowiedzialni za Disco Elysium. Firmę opuścił Robert Kurwitz, reżyser kreatywny, Helen Hintper, główna scenarzystka, także Aleksander Rostow, reżyser artystyczny. W takiej sytuacji trudno wyobrazić sobie dalsze losy kontynuacji, skoro najważniejsze osoby nie będą już w nią zaangażowane. To w końcu autorska powieść Roberta Kurwitza była podstawą stworzenia świata dla gry. Napisał też blisko połowę tekstu wykorzystywanego w Disco Elysium. Z kolei przykuwający uwagę styl graficzny to dzieło też wyrzuconego Aleksandra Rostowa. Wielka szkoda. Pod koniec września wystartowała otwarta beta World War 3. To multiplayerowy FPS tworzony przez polskie studio The Farm 51. Niestety debiut bety to równocześnie mnóstwo problemów, i to zarówno z launcherem gry, długimi kolejkami i ciągnącym się nawet godzinami matchmakingiem. Niestety poskutkowało to skrajnie negatywnymi ocenami dla gry. W momencie przygotowywania tego materiału zaledwie 18% ocen na platformie Steam jest pozytywna, co serwis kategoryzuje jako przytłaczająco negatywny odbiór gry. Trzeba mieć jednak świadomość, że jest to beta, która ma wskazać twórcom problemy do rozwiązania i, jak wspominają sami deweloperzy, już pracują nad poprawkami, których zaimplementowanie jest kwestią dni, może tygodni. Warto jeszcze nadmienić, że masa kłopotów dotyczy głównie dostania się do menu głównego i znalezienia lobby. Jeśli uda nam się przedostać do głównej rozgrywki, to crashy i rozłączenia z serwerem zdarzają się już rzadko. W każdym bądź razie przed zespołem z Gliwic jeszcze i tak dużo pracy. Czekacie na God of War Ragnarok? Premiera, jak pewnie doskonale wiecie, już 9 listopada. Dlaczego w ogóle o tym wspominam? Otóż według doniesień znanego branżowego insidera Toma Hendersona, najnowsze przygody Kratosa i Atreusa wystarczą nam na maksymalnie 40 godzin. Dziennikarz, powołując się na swoje źródła, twierdzi, że jest to czas wymagany na przejście gry w 100%. Sam główny wątek fabularny ma trwać około 20 godzin, z czego aż 3,5 godziny zajmą same cutscenki. Z kolei wszystkie zadania poboczne to kolejne 20 godzin. W tym przypadku cutscenki zajmą około 90 minut. Ciekawostką jest fakt, że na wymaksowanie części pierwszej potrzebowaliśmy 51 godzin. Oznacza to, że najnowsze przygody Kratosa będą blisko o 10 godzin krótsze. Czy w tym przypadku mniej znaczy lepiej? Przekonamy się już niedługo. The Medium to całkiem udany psychologiczny horror. Swego czasu miałem przyjemność zagrać w ten tytuł. Cała playlista z czasów, gdy bawiłem się w tak zwany Let's Play, jest zresztą na kanale. Ale do rzeczy. Studio odpowiedzialne za produkcję, Blober Team, postanowiło wejść w branżę filmową. Ściślej, we współpracy z inną polską firmą, Platich Image, zamierzają stworzyć serial oparty o historię przedstawioną w The Medium. Nadzór kreatywny nad projektem będzie sprawował Tomasz Bagiński, założyciel wspomnianego studia. Nam pozostaje czekać na więcej szczegółów, trzymając moc. Kciuki. A teraz informacje, o których wspomniałem we wstępie. Grupa CD Projekt i aktualizacja strategii. Trzeba przyznać, że firma zaskoczyła bezwzględnie wszystkich. Najpierw było zupełnie cicho, potem pojawiły się dobre informacje odnośnie ostatniego patcha do Cyberpunka 2077 i zapowiedzi dodatku Phantom Liberty, i nagle łup. Pozwolicie, że posłużę się tutaj grafiką, bo o wszystkich tych zapowiedziach niestety nie można powiedzieć zbyt wiele. Na początek Project Hader ma to być zupełnie nowa marka i przy okazji pierwsza w historii, którą CD Projekt wymyślił od początku do końca. Wszak Wiedźmin to przecież Sapkowski, a Cyberpunk to Mike Pondsmith. I tyle w tym temacie. Możemy gdybać, że będzie to prawdopodobnie pełnoprawne RPG. Jeśli dodatek fabularny do Cyberpunka to mało, no to Redzi już pracują nad kontynuacją. Ten projekt nosi roboczą nazwę Project Orion i to koniec szczegółów.
ale najlepsze zostawiam na koniec. Otóż moi drodzy, powstaje aż 5 gier w uniwersum Wiedźmina. Project Polaris to swoista kontynuacja Wiedźmina, będąca jednak początkiem zupełnie nowej trylogii. Z kolei Sirius to tytuł tworzony przez studio Demolasses Flood. Gra w wiedźminowskim uniwersum ma zaoferować rozgrywkę multiplayer oraz kampanię fabularną dla pojedynczego gracza. Ostatnią z gier w tym świecie będzie Canis Majoris czy Majoris, czyli pełnoprawna wiedźmińska gra RPG z zupełnie odrębną historią. Sporo tego co? Trzymam kciuki i mam nadzieję, że nie odbije się to czkawką. Na co od razu tyle zapowiedzi? Sama firma potwierdza, że pierwsza z tych gier to Melodia 2025 roku, a kolejne mają wychodzić co 3 lata. A może chodziło po prostu o podbicie kursu na giełdzie? Ostatnio walory oscylowały w okolicy 90 zł, a po tych informacjach wystrzeliły na 120. Mam nadzieję, że wiedzą co robią i na co się porywają. Z szumnych zapowiedzi tego zespołu wszyscy wiemy co zazwyczaj wychodziło. Kończyło się łataniem baboli przez grube miesiące. Aczkolwiek na ten moment ich największe tytuły, fakt, dają radę. Gdy parę lat temu debiutowało No Man's Sky, nikt nie przypuszczał, że gra będzie się dzisiaj cieszyć większą popularnością niż wtedy. Początki były trudne. Zawiedzione nadzieje fanów przez niespełnione i rozdmuchane obietnice deweloperów. Gdy szum ucichł, studio nie porzuciło gry. Wprost przeciwnie, sukcesywnie miesiąc po miesiącu naprawiano i aktualizowano produkcję. Dziś śmiało można powiedzieć, że No Man's Sky jest grą, jaką powinno być w dniu premiery. Zespół Hello Games wraz z premierą gry na platformie Nintendo Switch wypuścił kolejny update. Tym razem jest on nieco inny od wcześniejszych. Aktualizacja o numerze 4.0 i nazwie Waypoint przynosi ze sobą przede wszystkim usprawnienia balansu rozgrywki, poziomu trudności i struktury samej gry. Przebudowie uległ chociażby samouczek i tryb survival. Wraz z patchem wprowadzono też nowy tzw. relaksujący tryb rozgrywki. Pozwoli on skupić się graczom na eksploracji wszechświata bez potrzeby zawracania sobie głowy aspektami survivalowymi. Jedną z ciekawszych premier mijającego tygodnia była z pewnością gra 1428 Shadows over Silesia. To przygodowa gra akcji, która przenosi nas na Śląsk czasów wojen husyckich. Trzeba jasno powiedzieć, że elementy historyczne są tutaj umiejętnie przeplatane z fantastycznymi. Swego czasu miałem okazję zagrać w demo tej produkcji, z czego gameplay jest dostępny na kanale. Oprócz tego dziś wieczorem po godzinie 17 pojawi się recenzja tego tytułu. Chętnych oczywiście zapraszam. 3 października swoją premierę miała gra Marauders. To pierwszoosobowa strzelanka osadzona w alternatywnym świecie lat 90. Tytuł dosyć często określany jest jako Escape from Tarkov w kosmosie. Niestety, jak to bywa przy multiplayerowych tytułach, tak i tutaj nie obyło się bez problemów. Ciągnące się ekrany ładowania, gracze wypadający za mapę czy kłopoty z matchmakingiem. To oczywiście tylko część z nich. Twórcy są tego wszystkiego świadomi i pracują w pocie czoła nad naprawą błędów. Należy przy tym pamiętać, że Marauders to gra, która zadebiutowała we wczesnym dostępie. Opinie mimo problemów są jednak dosyć przychylne. Pozytywne oceny na platformie Steam to 78%. 6 października w ramach wczesnego dostępu zadebiutowała polska gra Priest Simulator. Za produkcję odpowiada niezależny deweloper studio Asmodev. Tytuł jest pełną absurdalnego humoru grą akcji z widokiem z pierwszej osoby. Wcielamy się tutaj w rolę księdza wampira, który pragnie odzyskać tak zwanego nietoshopa i wrócić do piekła. Aby osiągnąć ten cel, musimy odbudować kościół, przy okazji zwalczając hordy szatanistów. W momencie przygotowywania tego materiału 100% recenzji na platformie Steam jest pozytywna. Gracze doceniają pomysł na rozgrywkę pełną nietuzinkowego humoru. Do minusów zaliczają przeróżne błędy występujące w grze. Nie przeszkadzają one jednak zupełnie w fajnej zabawie. Darmowe MMORPG Tower of Fantasy często jest porównywane do znanego Genshin Impact i wkrótce może stać się głównym zagrożeniem dla tego tytułu. Gra tylko w sierpniu zyskała aż 4 miliony rejestracji. Przyznacie, że to imponujący wynik. Wynik, który może ulec znacznej poprawie już od 20 października. Otóż tego dnia Tower of Fantasy pojawi się na największej światowej platformie Steam. Przy okazji debiutu produkcja otrzyma też dużą aktualizację 2.0 Vera. Update ma wprowadzić sporo nowej zawartości do gry, jak misje, rajdy, wydarzenia i bossów. Główną atrakcją ma być jednak tytułowa Vera, czyli pustynny region, w którym będziemy mogli zwiedzić lewitujące miasto Miroria. Przy okazji aktualizacja poprawi błędy trapiące produkcję od dnia debiutu. W Company of Heroes 3 jednak nie zagramy w połowie listopada.
Produkcja dołącza tym samym do niechlubnego grona przenoszonych premier. Firmy Relic Entertainment i Sega poinformowały o opóźnieniu debiutu. Nowa data premiery to 23 lutego przyszłego roku. Tłumaczenie jak zwykle takie samo. Gra wciąż jest pełna błędów i najbliższe miesiące deweloperzy zamierzają przeznaczyć na doszlifowanie produkcji. Nikt nie wspomni o tym, że koniec tego roku to istny wysyp wielu świetnych gier i z ceną bliską 240 zł Company of Heroes 3 mogłoby się niestety nie sprzedać zbyt dobrze. Przypomnę tylko, że trzecia odsłona serii przeniesie nas na śródziemnomorskie fronty II wojny światowej. Company of Heroes 3 zmierza wyłącznie na komputery osobiste. W naszym kraju zagramy z polskimi napisami. W mijającym tygodniu zapowiedziano Need for Speed Unbound. Gra zadebiutuje 2 grudnia na komputerach osobistych oraz najnowszych konsolach PlayStation i Xbox. Gra będzie posiadać polski dubbing. Ci, którzy zamówią grę w preorderze, otrzymają dostęp do pełnej wersji już 29 listopada. Abonenci EA Play dostaną w tym dniu aż 10-godzinną wersję próbną tytułu. Cena wydania na komputer osobisty to koszt blisko 300 zł. Za wersję konsolową zapłacimy prawie 350. I to tyle na dziś. Żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!